Magda Żakowska, dzień dobry. Miniona noc na wschodzie i północnym wschodzie kraju była jedną z najchłodniejszych tego lata. W niektórych miejscach temperatura przy gruncie spadła do 5 stopni. Jakie będą najbliższe godziny? Otóż w nocy na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. Nad ranem cieplej niż minionej nocy, od 18 stopni na zachodzie do 11 na wschodzie. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany. Jutro, tam gdzie przejdzie front, wzrost zachmurzenia i przelotne miejscowe opady. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach jutro od 21 stopni na wybrzeżu do 34 w Małopolsce. Wiatr zmieni kierunek ze wschodniego na zachodni i będzie umiarkowany. W regionie wieczorem i w nocy bezchmurne niebo. Na termometrach od 17 stopni w Bydgoszczy do 15 w Toruniu i 14 we Włocławku. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany. Jutro przed południem również słoneczna pogoda, a po południu chwilami więcej chmur, ale opady, słabe opady tylko na krańcach północnych. Ciepło 27-28 stopni, wiatr zachodni umiarkowany, na barometrach wahania ciśnienia. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu popada, nawet zagrzmi. Po ciepłej nocy w ciągu dnia do 31 stopni. W piątek utrzyma się deszczowo-burzowa pogoda. W sobotę przejaśnienia na przemian z przelotnymi opadami. Chłodniej, temperatura nie przekroczy 23 stopni. A zatem korzystajmy ze stabilnej, słonecznej pogody, bo jeszcze w tym tygodniu czekają nas gwałtowne burze. Do zobaczenia.